Wszyscy rozpoczęliście bardzo ostro, jedziecie na tym. Prowadzi Mateusz 3 okrążenia, drugi rakiet 3, Grzegorz 2, już się to zmieniło, teraz jest 3 Sławek, 4 Grzegorz, po 3 okrążenia mają wszyscy. Te duże? Fajne? Sławek ładnie spadł z hopy, znaczy ze skarpy. Słuchajcie, zaczęliśmy trzecią kolejkę. Ja myślę, że zdyscyplinujcie się teraz. Musimy nadrabiać, bo jeszcze cztery kłady z palinowe i jeszcze raz elektryki będą jechały. Zajmie nam to około 2 godzin. Także myślę, że kurczę, dopiero przed 18 skończymy, także jakbyście się mogli zdyscyplinować. A my mamy jeszcze 300 km do domu. Cały czas wszyscy jedziecie na poprawienie swoich wyników. Od rozpoczęcia wyścigu minęło 3 minut. Do końca wyścigu pozostało 5 minut. Aktualna kolejność zawodników 1, 2, 5, 4. O, patrzcie. To mają. Minuty wam zostało do końca. Mateusz 9, Maciek 9, Sławek 8 i Grzegorz 7. Prowadzi model z numerem 1. Jest to model powiedzmy żółty. Numer 2 to jest model niebiesko-srebrny. Numer 2 i na drugiej pozycji. Numer 5 jest na trzeciej pozycji. Sławka Chryszcza, model srebrno-czerwony. I czwarty jedzie Grzegorz z niebieskim modelem. Mm.
Serwis! Zaatakowaliście pana Tomka. Oliwia Maksic na papierze na to papierze. Serwis. Szybki biegłeś na Eli. A Sławek dostał jakiegoś chyba sensu nerwowego, bo... Mateusz 13, Maciek 12, Sławek 12, Grzegorz 10. Aktualna kolejność zawodników. 1, 2, 5, 4. Mateusz 15, Maciek 14, Sławek 14 i Grzegorz 11. A Grzegorz jest poszedł, po skarpie chodzi, on wycieczki krajoznawcze było. Ja wiem, że on przyjechał z Gdańska i dawno go nie widział, ale w czasie wyścigu zwiedza. O, i w takiej kolejności jadą, jak stoją na podejście, patrząc, nie wiem, od emnia, to od prawej strony. Pierwszy Mateusz, drugi Maciek, trzeci Sławek, czwarty Grzegorz. 30 sekund do startu. Ostatnie okrążenie. Mateusz już się poprawił. Maciek ma szansę. Grzegorz to się zdenerwował. Jezu, te ostatnie okrążenia w tej klasie są bardzo nerwowe. Maciek skończył. 17 okrążeń, poprawił swój wynik. Sławek skończył.